Tiger Wembley powstała w 2003 roku. Jest to firma rodzinna. Pomysł wziął się stąd, że w tamtym czasie nie można było dostać pieczywa, które było wypiekane na wedle tradycyjnych zasad i pieczywa, które było na zakwasie. Także zarówno my, jak i bardzo duże grono naszych znajomych tęskniło za smakiem polskiego pieczywa. Była to mała firma, był to jeden piec i oczywiście przy tym piecu pracował mój mąż. Ja wspomagałam go, robiąc różnego rodzaju rozliczenia, zamówienia, także bardziej administracyjne sprawy. Nasz polski chleb jest pieczony, chleb angielski w przeważającej większości jest gotowany. My stosujemy zasady pieczenia pieczywa, takie jakie panowały od setek lat w Polsce. Tak? Czyli co do zasady nic się nie zmieniło. Oczywiście maszyny się mogły zmienić, tak? Technologie się zmieniły, ale co do zasady my wypiekamy chleb w taki sam sposób jak setki lat temu. Zarówno tekstura, jak i smak tego pieczywa są zupełnie inne od tradycyjnego białego pieczywa angielskiego i myślę, że stąd bierze się popularność tego chleba. Coraz więcej Anglików jest zainteresowanych tym, aby kupować pieczywo wypiekane na zakwasie. W swojej ofercie firma The Polish Baker ma obecnie ponad 120 produktów i są to nie tylko chleby, ale również i bułki, drożdżówki, pączki oraz ciasta. Oczywiście najpopularniejszym produktem jest chleb pszenno-żytni na zakwasie, typowy chleb polski, który cieszy się olbrzymią popularnością. The Polish Bakery jest największą polską piekarnią na świecie poza Polską. Działamy 24 godziny na dobę, także produkcja odbywa się non-stop, piekarnia się nigdy nie zamyka. Jesteśmy jedną z tych firm, które mogą, myślę, że pokazać, że ciężką, rozsądną pracą można osiągnąć w tym kraju duży sukces.